Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Chris, jest dzisiaj ze mną Jacob, dzień dobry. I witamy was po długiej nieobecności w naszej kampanii Anglia Brandenburgia, za co przepraszamy was wszystkich, że musieliście czekać tak długo, ale to... Tak, to było trochę z naszej winy. No, życie. Życie, dobra. Z góry mówię, że zapomniałem co nieco, co się tam działo na tej Anglii, więc muszę sobie to troszkę jakby przypomnieć, więc nie miejcie mi tego za złe. No, ja będę walczył z korupcją, będę poprawiał stosunki z katolikami, którzy jeszcze są katolikami. Na przykład z Litwinem muszę poprawić stosunki. Żeby nie zerwał za szybko sojuszu. Widzę, że Burgundia mnie ustawiła na rywala z miejsca. Ja też mogę odpowiedzieć, więc rywal za rywal. Może będę miał jakąś możliwość. To właśnie wojnę im powiem i podbiję Holandię. I w sumie dobrze by było, gdybyś ty się zbierał na wojnę z Hesją, bo dzięki temu mógłbym sobie podbić Ostfriesland i to jest centrum handlowe, więc na pewno bym miał więcej pieniędzy z handlu. Więc gdybyś tylko mógł, to byłoby bardzo fajnie. Tylko patrzę, że nie za bardzo mam dostęp. Przed chwilą właśnie odbywałem manianę. Okej. To ustawiłem zamiast Polskę, Litwę na rywala. Ale gałgaństwo. Ja nie zwróciłem uwagi, że przecież mam tyle budynków fantastycznych do wybudowania. I teraz... No, i spłacił ich pożyczki. To jest dopiero ciekawe. Tak. Trzeba to zaznaczyć. I po prostu teraz buduję budynki po 0,20, 0,15. To jest masa pieniędzy. Masa pieniędzy, fajne pieniądze. Jeszcze muszę poszukać nowego sojusznika. W ogóle co tam jest u ciebie na wschodzie? Ty kogo będziesz teraz orał? Liboński order. Second liboński. Okej. Okay. I Legia przy okazji, bo tam jest bogate ziemia. Czyli to jest miejsce do handlu, to jest dla ciebie dość dobry ten. No, tylko że przypadek zamiast Polski ustawiłem Litwę na rywala, która była moim sojusznikiem. Taki mały misklik, były obok siebie. Wybornie. Pięknie sobie załatwiłem wschodnią granicę. Ale nic, poprawiam stosunki z Moskwą. Pokocham je bardziej. Przestarzałem wspólnego rywala. Smutne. Na Hesse nie pójdę, bo nie mam za bardzo do niej dostępu. Bo musiał walczyć z Czechami, a z Czechami mi się nie chce walczyć, bo mają dużo sojuszników. Mógłbym ci pomóc. Wysłać, wiesz, jakieś pieniądze, czy jakieś wojsko na ten... No, manpower, który mam 7000 na minusie. Poważnie? Walercia, to trochę dużo. No nie, no bo z plusami, tymi skrzykami się trochę wykrwiłem, ale... Kiedyś to się nadrobi. A ja właśnie muszę rozpocząć swoje podboje, bo widzę, że musiałem podbić ostatnio Ivory Coast, tutaj te ziemie położone w Afryce Zachodniej. I teraz mi się tutaj buntują, bo jeszcze nic nie jest nawrócone. A od razu do kompanii handlowej nie będę tego wrzucał, bo w razie wojny, jeżeli miałbym duże War Exhaustion, to te ziemie się by buntowały, więc chcę sobie to wszystko ogarnąć i dopiero wtedy będę ruszał dalej. Tak. English Guinea. Taki plan jest. Plan ambitny. Ja będę teraz kisił się. Mam 7 national unrestu. Robię już 6,5. Ile masz? 6,5. Oczywiście mój fantastyczny, czy moje fantastyczne centrum reformacji nie nawraca mnie, tylko nawraca jakichś gówniaków w cesarstwie. To jest po prostu dramat. Nie lubię czegoś takiego. Może nawracać mnie. A, u mnie stolica się nawraca, na jedyną słuszną wiarę. Przygotuj się już za 40-50 lat na wojny w cesarstwie religijne. A to jeszcze trochę, tylko teraz co to jest? O Boże. No, będę mi się buntować, pojebało was. A, znowu będę się buntował, pojebało was. No 23 tysięcy chłopaków wyjść. Rozjebało mnie po prostu. No, smutne.
23 tysięcy chłopów, kiedy ja mam 15 tysięcy armii. Ja już dupię. Poświęcę ten naszą tego autonomię. Niech sobie rośnie. Dupię, nie będę się buntować. Ja właśnie nie mam co zrobić punktami militarnymi, to pustuje wszystkie prowincje. No, ja sobie idę, jeszcze muszę podciągnąć. Dobra. I te piękne budynki po prostu. To jest najpiękniejsze, nie? Że teraz będę miał jeszcze więcej pieniędzy, bo jeszcze więcej budynków wybuduję. To jest po prostu magia. Muszę sobie więcej. No, mów. Ale wyszło głupio. Muszę więcej Aj. sobie wojska dobudować, bo widzę, że mam braki. Nie wiem Ja co. sobie technologię podciągam, dopóki kolonia się tam trochę nie przyciągnie. O, misjonary stręcz plus 1%. Może być. O właśnie, kolonializm u mnie wybuchł i tylko u mnie. A, to dobrze. Tam lamusy na kontynencie, niech mają sobą technologię. O, Hehehe. o to chodzi. Czekaj, co ty chciałeś? Ostfryzję? A, to ci się udało. A zgadnij, u kogo dwa ośrodki pracują w państwie? Nie pierdol. A nie, mój ośrodek pracuje w Munsterze, także... Ale u mnie pracuje z Polatynatu? Nie, z Augsburga. Tak. Jebaniutki. O, 25 church powera za darmo. Ile? 25? O, masakra. Dobrze, dobrze. Cisnąć tego Anglika, nie? Cena, że jest siedzi tylko i hajsy liczy. Tak. Zbudowałbyś jakąś armię. Kocham tego memo. No dobry, był dobry. O cię chuj, 30 tysięcy krzyżaków chce wybuchnąć, o nie. Jak będziesz ogólnie w dużej dupie, to daj mi znać, to ci pomogę. Już się zlituję nad tą biedną Brandenburgią. Ile masz pieniędzy? Miałem 500 golda, właśnie wydałem na budynki. Ja mam 1050. Ale moje budynki są biedne. Teraz armię sobie fajną postawiłem. I kolonizuję. To jest... Czekaj, Szkocja, Szkocja, Szkocja. Od 10 poziomu będę mógł ją wchłonąć. Będzie Great Britain. Great Britain. Smutne. Co to jest? Ship Durability? Pierwszy raz widzę to. Nie wiem, to jest wytrzymałość okrętów. Ship Durability. No. No super. Super, ile mam okrętów? A, cztery, trzy! O, to będzie twój przydatne. No, całe szczęście tylko konsortka. Tak, smutne. Smutne. O! Co się w Francji dzieje? Czemu ona umiera? Co? Francjo, trzymaj się! Co się dzieje? Francja umiera, ale świetnie! O kurde, nie wierzę w to. Ale piękne. Jezu. Biedna Francja. O, chyba kondottieri nawet wyślę, nie? Co w ojce? Nie ma tak źle. Znaczy, nie ma tak dobrze. Nie ma tak źle. Lecimy tam. Tylko podbiję gówniaki w tym w Ameryce Południowej, żeby sobie stworzyć Colonial State. I można. Jak to, co miałem powiedzieć? Boty wasalizują czasem małe państwa, czy raczej od razu wchłaniają? Czasami wasalizują, czasami wchłaniają, to zależy. Ale tendencja jest na podbijanie. Miał bekę, jakby na przykład Maroko zwasalizowało Portugalię. A później Portugalia by rozwinęła się i wchłonęła całą Portugalię. O, Moskwa mi kocha! Ha! Nowego sojusznika! Nara, Litwa! Rurkowicze rządzą jeszcze. Rurkowicze? Rurkowicze. A że nie ma następcy, to wyślę jeszcze Mariasz. Może przez przypadek zemrze. O, ja jego 27 tysięcy buntowników. Tak. No. Bywa.
Lol. Tralalala. Dobra, zbuduję tych najemników, niech mam, niech stracę. Się jaram tymi budynkami u mnie, stary, takie piękne. Po prostu... jest świetne. O właśnie, jeszcze są Vortexy, zapomniałem, to trzeba je podnosić, póki można. Dodać cię do wojny? Mam za duży hełmory zawsze, nie wiem. Trochę się cykam. No, no to jak chcesz, bo w sumie mógłbym cię dodać, to byś sobie Vortexy wziął. To daj w sumie. Tylko czekaj, zobacz ile mają w skarbcu. A, 100 golda, to cię dodam. Bo tak to trzeba podzielić, wiesz, łupy wojenne, nie? Tak. No. Rozumiesz. Cie. Pieniążków, Miszko, żydzisz? No, nie jestem jakąś imbą póki co, więc... Nie wierzę, tak mi się wolno nawraca jednak gówniana prowincja w Afryce. To jest po prostu poezja. Umiesz, w dalszym ciągu dwa ośrodki nawracają, nie wiem. Może twój trzeci też zacznie. A gdzie mu je... Ty, czekaj, Irlandia to jeszcze okej, że nawraca, ale... No. Ja pierdolę, dlaczego... Ośrodek w Kencie, no to powinno, nie wiem, Normandię, Kong nawracać, tak? Kong. A go wyrzuciło nie wiadomo gdzie, no. To jest po prostu... Ja. Wielka bitwa z tymi, z buntownikami. Dobra, wymarsz z tego zrobimy. Rozgnojeni krzyżacy. Ugięli się pod szwabskim butem. Dobra. Czas iść na zakon liwoński. Być spy network. Ciekawe, ja bym teraz umarł. Ciekawe, co by się stało? Jakby umarł? Jakby umarł Rurokowicz. Okej. Okay. Hohenzollern bym usiadł na tronie. To już bliżej, to już nawet nie byłoby tak źle. To niech umiera. Ile masz lat? 26. No, prawie. O, jestem czwartym Great Powerem, o tym też zapomniałem. Właśnie, chcesz influenza i chcesz mieć punkty? Jakieś tam jeden punkt na... Mogę chcieć. To wyślij 250 golda, to cię zinfluencuje, bo tyle to kosztuje. Ile? No tyle kosztuje influence. Panie, ja nie siedzę na goldzie, nie? Jeszcze nie. Ja będę kradł. No, masz. Czekaj, influence, co dostaniesz? Jeden punkt. Czekaj, they also receive one monarch point po kto category they are weakest. O, no to masz. Już tam 4 golda ze swojego zdałem, nie? Teraz będziesz miał ten przez, nie wiem, rok? Dwa? Musisz sobie no, coś tam. Ale masz jeden punkt, nie? No, także dla mnie to jest dobry deal. Punkty za gold, nie? W sumie. Niech ci będzie. Ja pierdzielę. Jaki Lamus się nie dołączył do wojny? Sojusznik. Myślałem, że już rozwala ich dwóch szybko, a tutaj okazuje się, że nie dołączył się. Trochę żal. Ha, już prawie wszystko nawrócone. Mnie jeszcze bunty było wybuchnąć. Ile mi zostało do nawrócenia prowincji? 9. Zobacz, teraz nawraca to gówno Ostfriesland. Zamiast, nie wiem, Norfolk by nawrócił, Cornwallie, Normandii. Nie, to wypierdalamy do cesarstwa, bo tak trzeba. To jest po prostu... No właśnie. Mój też wyemigrował gdzieś. Ale zdążył cię nawrócić, no ja też nie mam z tym problemu, tylko niech... Cholera trochę u mnie pobędzie, tak? Dobra, a jakie są misje w Age of Reformation, w reformacjach? Nawrócić 10 prowincji, dołączyć do reformacji... co tam jeszcze jest takiego ciekawego?
Oj, nie powiem ci, ale ogólnie są słabe triggery. Te moderzy do handlu jest fajne. No takie przeciętne, nie ma nic takiego fajnego, bo w tym, że odkryć to masz przynajmniej ten. War taxy i do kolonizacji plus jeden, nie? Czyli jeden base jeden tax production, manpower, to jest akurat zajebiste. No, a w tamtym nie ma czegoś takiego, więc... Oliwonio, no tam ma 5000 żołnierzy, no jak to na nich nie pójść? Chuj, że nie mam żołnierzy, ale pójdę. Ty zobaczysz, ile ryga będzie miała. No, przed chwilą, w tym bazie przed chwilą po dupie dostali. Prawie wyszedłem z gry, spoko. Zdałem mi sklika walną, no super. Ryga? 6 tysięcy, więcej niż Livonion. No kurde, mam 4,5 tysiąca na minusie wojsk. Nie masz nadal pieniędzy na te budynki z manpowerem? Czy przecież mówię, że masz pieniądze, nie? To? A, ale pobudowałem prawie wszędzie. Takie ciekawsze, zostało mi po prostu 190. No to jeszcze tu jeszcze się mogę szarpnąć, ale plus 90, plus 30. Nie. Muszę coś zrobić z Portugalią, bo ona tutaj mi kolonizuje. Już jedną prowkę skolonizowała, teraz idzie po drugą prowkę. Nie wiem, chyba walnę im ten. Triton War'a. Bo to tak nie może być, że oni sobie tutaj swawolę robią przy mojej granicy. Dobra. Autonomię podnosiłem z wielkim bólem serca. No ale Polacy lepiej, żeby się nie buntowali. Kiedyś tam spadnie. I tak z Netce nie było pieniędzy za dużo. Golden Era. Tie. Kurde, ten okres, którym jest moje państwo teraz, to jest po prostu okres przesilenia, nie? Muszę z niego wyjść, ok? Bo jeżeli to mi się nie uda, to... Ha, ja zazwonię zajebiste morale. Jeszcze tylko jedna idea. Jeszcze tylko 40 punktów. Teraz są 4-2 morale. Ciekawe, kiedy ja teraz. Ale się jaram. Jak to wygląda z... Francuz? Francuz spłacił wszystkie pożyczki Maroku. To jest ciekawe. Maroku bije Kastylię, nie? Zajebisty sojusznik z Francuza, skoro spłaca pożyczki wrogowi. No tak. Nawet nie zwróciłem na to uwagi. Gratki. Już mnie teraz tak naprawdę Francja jakoś mocno nie interesuje, bo ona jest... Już na pewno mi nie mogą zasiedlować dużo mojej części, nie? Więc... Człowiek już na to nie zwraca tak uwagi. Ale nie ukrywam, że przydałby mi się jeszcze jakiś handlarz. Już tyle można fajnych rzeczy sprowadzać. Kokę. To dopiero do Meksyku musiałby dotrzeć. Znaczy, Meksyk jako colonial state jakoś nie jest jakby świetny, tak? Bo on się bardzo szybko buntuje. Tam jest głównie złoto, czyli inflację ci podnosi. No nie jest jakiś to taki wybitny colonial state. Najlepszy to jest według mnie Brazylia, Karaiby, bo kontrolują cały handel, Ivory Coast. I tutaj trzeba się skupiać na tych punktach, tak? A reszta to jest... No. Jakie masz morale armii? Oj, 3-3. To jest Anglia, no. Ja półtora więcej. Jest Anglia tutaj, wiesz. Aby mniej nie było, to jest jeszcze stabilnie. Ale 4-8 to ładnie wygląda. Ja jeszcze teraz walną sobie złotą erę, a to tylko 10% chyba podnosi. Tak, złotą erę najlepiej zostawić sobie na czas absolutyzmu. Czas absolutyzmu, bo dzięki temu będziesz dostawał tam te punkty absolutyzmu. Bodajże na miesiąc czy na rok, nie wiem jak to. Musiałem ogarnąć. Więc to sobie najlepiej zostawić wtedy i masz wtedy Brandenburgię wykuszoną. O, i teraz kolejne 5% morali za Church Power.
sobą manpower. W sumie manpower też potrzebuję. Nie, to manpower jednak wezmę na pierwszym razem. Zastanawiam się, czy nie rozbudowywać sobie części europejskiej, ale raczej będę skłonny do odpuszczenia tego. I ja naprawdę jestem już teraz na skraju załamania, co moje ten centrum reformacji robi. Przecież ono nic mi nie nawróciło, no może 2-3 prowincje, nie? A mi zostały jeszcze raz, 2, 3, 4, 5. 6. Gdybym nie nawracał sobie sam, to by u mnie nic nie było, kompletnie nic. Tyle, że masz jeszcze tego. Obrońcę wiary. No tak, ale czekaj, kupiłem sobie innego typa do nawracania. Żeby coś w tej Afryce się ruszyło, bo nie znaczy nawracam coś tam w Afryce, nie? I to tak powoli idzie. I muszę teraz to wszystko skupić w Europie, no bo wiesz. O właśnie, bunt mi pierdolną. 8000, a to 8000 to. Do stłumienia. Moskwa, mój sojusznik. Pięknie. Zauważ, jak się roznosi kolonializm powoli, nie? Zaraz to piękne. Europa będzie tak opóźniona. O, nie stłumię tego. To śmieszne. Mogę sprzedać, sprzedam ci jedną prowincję, żeby szybciej wyszedł do mnie. Nie wierzę, nie stłumiłem buntu 9000. Nie, 8000. Ja pierdzielę. Tak to mówią. Raz na podwozem, raz podwozem. Raz pożyczki. Drugi raz też pożyczki. No. Saksonia podupada. Ale chociaż się troszkę tutaj... Teraz mi się trochę nawraca to. Szybciej. Bo jeszcze wziąłem typa od nawracania. 6 miesięcy, niecałe. O, 300 ludzi na plusie. Ma. Jak to ładnie wygląda. Wreszcie. Żadnych buntów. Cudownie. Wszystko prawie nawrócone. I teraz tak. Triton War. Diplomata mi wróci i robimy Triton War'a. Tyle ziem do podbicia, a tak mało punktów administracyjnych. No właśnie, ja mam nadwyżki, nie? Mam dobrego króla, ja mam, czekaj, 3-3-6. To jeżeli chodzi o dyplomację i militarkę, to mam świetnie. Tak, ja jeszcze mam minus 5 do idei, więc zawsze jakiś tam punkt zaoszczędzony, nie? Ja mam 3-3-5, ale brakuje mi administracyjnych punktów. A mój następca to 2-5-5, więc... Dupy nie ulewa. Ale co chwilę będą mi się buntować. Ciapciaki. A, jeszcze dwie prowincje do nawrócenia. No i bajka. Ja się tak w ogóle z ciebie śmieję z tym kolonializmem, ale ja jeszcze sam go nie wprowadziłem. Jeszcze... Bo musi mi się Bordeaux jest na przykład za 50 golda, tutaj Alencon. Te prowincje na południu tam mi zabiorą jakieś 80 golda same, więc... O, poszedł bunt kolejny. Takie bekowe mam tego... jak to się nazywa? Zdarzenie wyskoczyło mi. Mogę dostać albo 24 power, albo stracić 20. I takie trochę bez sensu są takie. Chyba nikt o zdrowych zmysłach nie osłabi sobie siły kościoła. Jak to zabrzmiało? Siły kościoła. No, church power. Siły kościoła, nie? Jeszcze zostały, czekaj, 3 lata? Coś takiego i zniknie to. Co zniknie? No. Ten. Era odkryć. Jakoś tak. Co 27 miesięcy. No, to jest na około 3 lata. O, 2,5. Oh my gosh.
Oh my gosh, oh my gosh. No. Czekaj, czekaj, czekaj. O, dokładnie na to czekałem. Pierwszy aspekt wiary. Plus 15 Global Settler Increase. To jest właśnie piękne w protestantyzmie. Że człowiek sobie wchodzi i ma przyrost ludzi zwiększony. To jest po prostu świetne. Czemu to jesteś trzecią potęgą świata? Naprawdę? Nie! A no wie, no normalne to jest, tak? No w końcu Anglia, Imba i w ogóle, nie? I w końcu udało mi się nawrócić tych lamusów w tej Afryce. Moskwa zagwarantuje niepodległość Iwoni Orderowi. Co za lamusy. Jest mi tak smutno. Wysłać ci Golda na pocieszenie? Lepiej punktów administracyjnych. Udało mi się, słyszysz? Pierwsza prowincja już jest nawrócona w Afryce. Na jedną słuszną wiarę. Gratki. Spróbuj zerwać sojusz między Saksonią a Polską. Sprawdzę. Zobaczymy go. Czekaj, Saksonia. Break Alliance. Nie, bardzo mało brakuje. Bardzo mało brakuje. Muszą jeszcze. Saksonia musi jeszcze trochę wojny potrzymać, wiesz? To wtedy uda się. Za chwilę powinno mi też przejść. Zaraz, Kornwalia, za ile jest pieniędzy? Za 30. Za chwilę powinienem też już zembrejsować sobie swój kolonializm. Ale i tak bardzo się cieszę, że to tak. Znaczy, no, dla ciebie to jest akurat źle, ale dla mnie jest bardzo dobrze, że w Europie kolonializm jest tak bardzo opóźniony. Będziesz chciał morali brandenburskich. To jest jednak, wiesz. O. Zaraz, technologię mogę wbijać? W sumie jeszcze nie wbijam, bo nie potrzebuję wbić żadnej technologii. Niech jeszcze sobie pobędzie. Ja też nie potrzebuję, ale punkty dyplomatyczne mi się przerywają. Nie, za 2 lata będziecie potrzebowali. W sumie ja też będę i wtedy zembrejsuję dopiero. Bo zauważ, że technologie są plus 30, czy tam plus 25, to jest tak 2 lata, 2,5 roku, nie? Wtedy będą wam potrzebne. Instytucja, Anglik powie nein. Nicht, nicht. O, słuchaj, pierwszy raz moje centrum nawraca coś u mnie. Już nie wiem, w ogóle zapomniałem, że to działa, nie? A u mnie, ja właśnie nawrócę całe państwo. Jeszcze kilka mi prawek zostało i nawrócę też. Najważniejsze, żeby Anglia była nawrócona cała. Gdzie ci nawraca, bo nie widzę? Teraz mi nawraca w Bordo. A tam, Bordo, faktycznie. Może miałem pierwszeństwo. O, armatki muszę dobudować. Chyba pobuduję jakieś budynki od taksów. Albo, nie wiem w sumie, bo co mogę zrobić? Mogę pobustować trochę swoje prowincje. W sumie Londyn wybije na 30 poziom. Cóż tam mogę jeszcze pobustować? Zobacz, czy teraz zerwą. Bym sobie na Saksończyka poszedł, póki jeszcze istnieje. Już patrzę. Break Alliance z Polską, tak? Mhm. Tak. Zerwałem. Ale... Jak chcesz, to atakuj, bo oni będą mogli podpisać z jakimś innym. O właśnie. O, już mam wojnę. Ale cię chyba nie dawało, bo masz trusa. To by się chyba dla ciebie źle skończyło. No w sumie jakbyś mnie wezwał, to by było śmiesznie. Chociaż nie, czekaj, w tym patchu już nie można wołać, nie? Coś tam botów nie, ale ciebie? Dzięki. Mogę cię zawołać. Tylko, że prawdopodobnie tego nie zaakceptujesz. Nie, no co ty, tam 5 stabilności, nie? Co to jest? Wiesz, nie, czekaj. Mam na siwo. To nie mogę. A, bo...
A, bo truc jest. No dobra, czy jednak nie mogę cię sprosić. Też What myślę. the fuck? Czemu Saksonia tutaj przyszła? Pół, całe państwo mam oblegane, ale przyszli do mnie walczyć, nie? No, psik. Jeden Augsburg, pewnie ma pieniądze. 17 dukatów. Ej! Hurry! Bieda! Bieda to jest to, że Holandia ma 9 golda z handlu i muszę coś z tym zrobić. Mnie to irytuje. Tyle golda mi kraść. To jest aż... To jest nie do zaakceptowania. A mi 6 dukatów kradnie Lubeka z tego, z Bałtyku. Bebe Lubeka. Ech, tylko twoja liga osłabnie. To pogadamy. Chcesz powiedzieć, jak Anglik wyśle swoje statki do Lubeki, tak? Lubeka ma 3 statki, to i moje podołają. Wiesz, że ja mam też tam... Nie, mam 5 statków tam, co mi biega. Coś tam... co to się odpierdziela? Dobra. Co to jest krytyzm withdrawn? Albo State Church? Co to biega? Dobra, dobra. Nie będę ryzykował. Jeszcze, słuchaj, jeszcze jeden rok i wtedy zembrace'uję to. Będę już musiał embrace'ować. Czemu wszyscy oblegają mnie? Co to kurde ma być? Człowiek spokojnie prowadzi wojnę. Teraz jeszcze nie mogę wrócić do państwa. Jeszcze cię oblężają? Ty? Tak, nie mogę wrócić do państwa. Głupi Augsburg. O, poszło. Gdy? Age of Reformation. Już mam 2 spełnione. Przepraszam, 3 mam spełnione. Z miejsca. O, i mogę jakiś inny naród nawrócić na swoją religię. To by było już 4. Też. Cóż to jest za decyzja narodowa? No, w sumie tak, to mi się przyda. Co ten głupi Augsburg robi? Czy ty to widzisz? Czy ty to widzisz? Średnio. Co się dzieje? Siedzą mi na zachodzie państwa, gdyby nigdy nic. No, raczej w ciebie się nie chcą wbić, nie? Trochę co, tak jest. Ja się wbiję, tylko dostanę wygnanie z Augsburga. Spisuję z gnojami, to zobacz, co to znaczy 4,5 morala. Nie wierzę, że Austriak nie wezwał do jakiejś gówno wojny. Z Trierem? Ła. Kurde. Co tu się ciągle dzieje? A Boże. Mam 3 misjonarzy? Jakim cudem? Aha, stąd mam jeszcze jednego, dobra. Tak myślę, skąd mi się tyle nabrało, nie? Teraz już wiem. Oj, czekaj, już jest February, teraz mogę sobie technologię wbić. No to embrace'ujemy. Czy zaraz jeszcze coś się mi nawróci? 77. Jeszcze jest dodatkowa opłata. Ale w sumie nie wiem, co z punktami zrobię dyplomatycznymi. O, nawrócę państwo. A nie, już jesteście protestantami? Jesteście? Nie, nie jesteście. Jesteście prawie... Dobra. Mek. Czemu ja do domu nie mogę wrócić? Co to za... bullshit. Jeszcze... słuchaj, Austriak wezwał mnie do takiego momentu, teraz już mógłbym tworzyć sobie Wielką Brytanię, nie? I zakładać swój ten cały colonial state w Brazylii, ale oczywiście Austriak musiał mnie wezwać do takiej wojny, gdzie i tak chuja zrobię, ale muszę być, nie? Po prostu... Migdańsk się zbuntował. Co tu się odpierdziela? Okay.
Ja mam jeszcze dużo do nawrócenia w tej Afryce Zachodniej, tych muzułmanów. Tam dobrze, że nie, kilka było prowincji katolickich po Portugalczykach, które zostały, ale... A nie, poczekaj, to moje były. No, ale mniejsza z tym. Nawracam je teraz i też sobie nawracam trochę w Ameryce Południowej. W sumie dlaczego nawracam do chuja w Ameryce Południowej? To Colonial State mi nawróci. Ja tam nawet nie chcę robić nic. Ja tutaj niech się mi nawraca spokojnie. Ja na pewno nie będę nawracał nikomu. O, i mogę już teraz, tak, technologię wbić. No i w sumie wbiję. I przyda mi się... Trzy rzeczy wypełnione. Z tego. Quali. To nie to będę... Tolerancja dla heretyków plus jeden. I tak nie będę miał heretyków w państwie, ale tego nie zaakceptuję. W sumie mogę misjonary stręcz. I kolejny. I w sumie musimy kończyć po odcinek. Okej. Okay. Także dogramy do końca roku i będziemy kończyć. Jeszcze na sam koniec wybuduję jakieś dwa budynki. Przynajmniej tak myślę. Tutaj jeszcze mi się opłaca i... I jeden mi się tylko opłaca na razie budynek wybudować. Także... Ambitnie. Ambitnie, nie? Okej. Dobra. Także słuchajcie, dziękujemy wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie postawić łapki i napisać komentarz. To by było na tyle z naszej strony. Dziękujemy za obejrzenie. Trzymajcie się i cześć. Pa, pa.